Apel ambasadora Niemiec na Białorusi. Żąda odblokowania portalu DW Białoruś. Ambasador Niemiec zaapelował do MSZ o odblokowanie portalu Deutsche Welle. Na Białorusi nie ma już dostępu do oferty internetowej Deutsche Welle w żadnym z 32 języków. Władze w Mińsku potwierdziły, że ograniczono dostęp do wielu portali informacyjnych. Dla dyrektora generalnego Deutsche Welle Petera Limburga zablokowanie oferty Deutsche Welle i innych mediów przez rząd na Białorusi to akta desperacji. Zarzut przeciwko Deutsche Welle jest absolutnie śmieszny. Pan Łukaszenka pokazał, że w walce przeciwko własnemu społeczeństwu nie zawaha się przed niczym, aby zachować władzę, podkreśla Limburg. I dodaje, że skala korzystania z oferty niezależnych mediów wyraźnie pokazuje, iż ludzie na Białorusi nie ufają już mediom sterowanym przez państwo. Protestujemy przeciwko zablokowaniu naszej oferty, bo ludzie mają prawo do obiektywnej informacji o sytuacji w ich kraju, podkreśla szef DW. W czwartek, 28 października, najpierw użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę, że u niektórych dostawców internetu portale informacyjne DW nie są dostępne. W międzyczasie rząd najwyraźniej wprowadził całkowitą blokadę. Także dostęp na urządzeniach mobilnych jest zakłócony. Oficjalne ograniczenia na stronie internetowej białoruskiego Ministerstwa Informacji wiceminister Andrzej Kuncewicz ogłosił, że ministerstwo postanowiło ograniczyć dostęp do szeregu portali informacyjnych w internecie, w tym do DW. W uzasadnieniu podano, że DW na swoich stronach rozpowszechnia hiperłącza do materiałów, które na podstawie odpowiednich decyzji sądowych zostały uznane za ekstremistyczne. Artykuł 38. Ustawy o mediach przewiduje m.in. bezpośredni zakaz rozpowszechniania hiperlinków do tego rodzaju materiałów, oświadczył Kuncewicz. Wiosną 2021 roku Deutsche Welle znacznie rozszerzyło swoją ofertę dla Białorusi. Niemiecki nadawca na zagranicę chce w ten sposób towarzyszyć przebudzeniu społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju. Przeciw cenzurze ludzie na całym świecie mają dziś większe niż kiedykolwiek możliwości komunikowania się ze sobą i nieograniczony dostęp do informacji. Często zapomina się jednak o tym, że w wielu krajach za wolność słowa grożą kary, a swobodny przepływ informacji jest niemożliwy. Walka z cenzurą jest jednym z podstawowych pryncypiów DW, która konsekwentnie angażuje się na rzecz tego, by w każdym miejscu ludzie mieli informacje dotyczące środowiska, w którym żyją. W wielu krajach państwowa kontrola nad infrastrukturą prowadzi do cenzury bądź całkowitego blokowania informacji. DW od dawna pracuje nad rozwiązaniami, pozwalającymi obejść cenzurę. Na przykład w krajach, w których rządy ograniczają bądź blokują dostęp do niezależnych wiadomości, mieszkańcy mogą anonimowo dotrzeć do treści DW poprzez projekt Torch Onion Routing, czyli technikę trasowania cebulowego. Strony internetowe, które są dostępne przez Tor, można rozpoznać po rozszerzeniu Onion. Aby uzyskać dostęp do tych stron, potrzebna jest specjalna przeglądarka, jak oparty na Firefoxie Tor Browser. W minionej dekadzie DW wdrożyła system obchodzenia cenzury Psiphon, który działa poprzez sieć różnych serwerów proxy. Dzięki tej technologii użytkowniczki i użytkownicy w krajach takich jak Indie i Iran mają możliwość dostępu do informacji z wiarygodnych źródeł. Ambasador Niemiec na Białorusi Manfred Hutterer zwrócił się do MSZ tego kraju o wyjaśnienie sytuacji portalu Deutsche Welle i zażądał odblokowania dostępu do niego, podała w piątek rosyjskojęzyczna redakcja Deutsche Welle. Wcześniej blokadę DW i innych portali informacyjnych skomentował dyrektor niemieckiego nadawcy Peter Limburg i ocenił ją jako akta desperacji białoruskich władz. Dostęp do portalu Deutsche Welle, rosyjskiej niezależnej telewizji Nastojaszczeje Wriemia oraz białoruskiej gazety Nowy Czas został zablokowany w czwartek decyzją Ministerstwa Informacji. Jak podano, przyczyną takiej decyzji stało się rozpowszechnianie przez te media linków do materiałów uznanych przez sądy za ekstremistyczne. Strona internetowa niemieckiej Deutsche Welle posiada wersję rosyjskojęzyczną oraz specjalny blog poświęcony wydarzeniom na Białorusi. Nastojaszczeje Wriemia to telewizja rosyjskojęzyczna prowadzona przez Radio Wolna Europa. Nowy Czas jest białoruskojęzycznym pismem, którego druk i prenumerata zostały wcześniej zablokowane przez władze.
Po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich i protestach przeciwko ich sfałszowaniu władze praktycznie zlikwidowały dostęp do mediów niezależnych, blokując ich strony, aresztując dziennikarzy m.in. za niepłacenie podatków i uznając publikowane przez nie treści za ekstremistyczne. Większość redakcji pomimo tego pracuje nadal, choć w znacznie ograniczonym zakresie. Portale są dostępne przez VPN lub sieci społecznościowe.